Większość zakażeń, które wpływają na części intymne, wynika z niezdrowych nawyków i niewłaściwej higieny. Istotnie, bardzo ważne jest utrzymanie tego obszaru w czystości i czystości. A oto 8 rzeczy, które powinieneś zrobić całkowicie po seksie. W ten sposób pomagasz swojej prywatnej stronie zachować zdrowie i uniknąć wszelkiego rodzaju infekcji. 1. Idź do łazienki tuż po seksie. Podczas stosunku, wiele rodzajów bakterii może przeniknąć do twojego prywatnego obszaru. Zwykle obszar ten staje się gorący i wilgotny po kontakcie seksualnym, co czyni go idealnym środowiskiem do namnażania bakterii. Jeśli nie chcesz skończyć z bolesną infekcją pęcherza, siusiaj godzinę po seksie. Pomoże to w dezynfekcji twojej intymnej części. I oczywiście, przetrzyj od przodu do tyłu, aby zapobiec zanieczyszczeniu odchodami. Unikaj kąpieli w wannie. Po kontakcie seksualnym branie prysznica jest dobre dla ochłodzenia twojego ciała, ale powinieneś unikać skakania do gorącej wanny. Kiedy twoja pochwa reaguje na stymulację, otwiera się trochę więcej. A po seksie prysznic w wannie z hydromasażem może być podatny na więcej infekcji. Pij wodę. Podobnie jak w przypadku ćwiczeń fizycznych, może być konieczne nawodnienie się po seksie. Odwodnienie wpływa na całe twoje ciało, więc jeśli twoje usta są suche, musisz koniecznie wypić wystarczającą ilość wody. Weź szklankę lub dwie wody tuż po stosunku seksualnego, aby uwodnić swoje ciało i pomóc wyeliminować bakterie, które powodują infekcje dróg moczowych w pęcherzu. Jedz pokarmy bogate w probiotyki. To, co jesz po seksie, jest bardzo ważne. Wiemy, że ciasteczka z kawałkami czekolady wyglądają kusząco, ale radzimy wybrać mądrze. Najlepszym wyjściem są sfermentowane produkty, na przykład jogurt. Kombucha i kimchi to zdrowe alternatywy. Spożywanie ich jako przekąski po stosunku może uzupełnić dobre bakterie, aby zapobiec infekcjom drożdżakowym. Unikaj mydła, chociaż twoja pochwa staje się szczególnie wrażliwa w tym czasie. Zawsze powinieneś unikać mycia swojej części prywatnej mydłem, nie tylko po kontakcie seksualnym. Wybierz bieliznę, która oddycha.
po stosunku seksualnym zaleca się wybór bielizny, która pozwala oddychać narządom płciowym, zwłaszcza bawełnianej bielizny. Oprócz tego, że jest hipoalergiczna, bawełna jest idealnym absorbentem i nie podrażnia Twoich najbardziej wrażliwych miejsc, które są podatne na wyższą wrażliwość i wilgoć po stosunku seksualnym. Oto 5 rzeczy, które przytrafiają się Twojemu ciału, kiedy przestajesz nosić wysokie obcasy. Rzeczy, które kochamy, nie zawsze są dla nas dobre. Weź przykład wysokich obcasów, mogą powodować poważne i bolesne zmiany stóp, ale wiele kobiet decyduje się je nosić z dnia na dzień. Jeśli nadal masz problemy z rezygnacją z przyzwyczajenia na wysokim obcasie, dowiedz się, co naprawdę dzieje się z Twoimi stopami, gdy nosisz te buty. Nieprawidłowe ustawienie stóp. Naturalną pozycją stopy jest chodzenie na pięcie, umieszczanie większości ciężaru na piętach i szybkie naciskanie przedniej stopy, zanim ją powtórzysz. Wysokie obcasy całkowicie zmieniają tę pozycję. Badanie przeprowadzone przez Yama wskazuje, że noszenie obcasów zmusza do wywierania nienormalnego nacisku na przodostopie, co pozwala schudnąć. Efekt ten staje się głębszy po przejściu na wyższe obcasy. Z biegiem czasu może to osłabić Twoje obcasy i stworzyć nieproporcjonalne obciążenie przednich stóp. Wysokie obcasy popychają brzuch i pośladki do tyłu. Chociaż może wydawać się przyjemny, zmienia naturalny rozkład masy kręgosłupa i zwiększa nacisk na dolną część kręgosłupa. Niektóre raporty pokazują nawet kark, który postępuje przed innym ze względu na noszenie wysokich obcasów. Jest to wyjątkowo bolesny stan, a ty naprawdę ryzykujesz, gdy nosisz obcasy. Najgorszą częścią noszenia butów jest być może to, co robią z Twoimi nogami. Ze względu na zmianę pozycji stopy Twoje mięśnie łydek stają się znacznie krótsze podczas noszenia wysokich obcasów. To prowadzi do skrócenia ścięgien Achillesa. Nie może Cię skrzywdzić, gdy nosisz obcasy, ale zauważysz to po powrocie do płaskich butów. Kiedy chodzisz boso ponownie lub płasko, Twoja stopa znowu utrzymuje kąt 90 z Twoją nogą. 4. Jedz pokarmy bogate w probiotyki. To, co jesz po seksie, jest bardzo ważne. Wiemy, że ciasteczka z kawałkami czekolady wyglądają kusząco, ale radzimy wybrać mądrze. Najlepszym wyjściem są sfermentowane produkty, na przykład jogurt. Kombucha i kimchi to zdrowe alternatywy.
Spożywanie ich jako przekąski po stosunku może uzupełnić dobre bakterie, aby zapobiec infekcjom drożdżakowym. Unikaj mydła. Chociaż twoja pochwa staje się szczególnie wrażliwa w tym czasie, zawsze powinieneś unikać mycia swojej części prywatnej mydłem, nie tylko po kontakcie seksualnym. Wybierz bieliznę, która oddycha. Po stosunku seksualnym zaleca się wybór bielizny, która pozwala oddychać narządom płciowym, zwłaszcza bawełnianej bielizny. Oprócz tego, że jest hipoalergiczna, bawełna jest idealnym absorbentem i nie podrażnia twoich najbardziej wrażliwych miejsc, które są podatne na wyższą wrażliwość i wilgoć po stosunku seksualnym. Co się dzieje, gdy pijesz wodę z sody oczyszczonej na pusty żołądek? Kiedy pijesz wodę sodową do pieczenia i wodę na pusty żołądek, na pewno skorzystasz z wielu niezaprzeczalnych korzyści dla całego zdrowia. Te korzyści wpłyną na prawie każdy aspekt ciała, od utraty wagi po kontrolę raka. W rzeczywistości rozpoczęcie dnia od szklanki wody z sodą oczyszczoną może pomóc uwolnić się od poważnych chorób. Procedura jest bardzo prosta i będziesz zaskoczony tym, jak ten nawyk mógł pozytywnie zmienić twoje samopoczucie fizyczne i psychiczne. Cuda wypieku z wodą. Jeden kropka działanie zobojętniające kwas refluks żołądkowy i poparzenia żołądka. Uznawana za środek zobojętniający kwas, soda oczyszczona ma za zadanie neutralizować kwas obecny w żołądku. W rzeczywistości refluks kwasu jest bardzo bolesnym i nudnym stanem. Pojawia się, gdy kwas rozpryskuje się od żołądka do przełyku i może dotrzeć do tylnej części gardła. Jednak picie sody oczyszczonej za pomocą wody pomaga neutralizować kwas chlorowodorowy i łagodzić zgagę oraz zmniejszać wzdęcia i gaz. Dwa. Zapobiegaj tworzeniu się kamieni nerkowych. Kamienie nerkowe są spowodowane niedoborem żelaza. W rzeczywistości powstawanie kamieni nerkowych spowodowane jest głównie brakiem wystarczającego nawodnienia. W takich przypadkach soda oczyszczona pomaga alkalizować mocz, roztopić kamienie kwasu moczowego lub szczawian wapnia, co pośrednio pomaga pozbyć się kamieni nerkowych. Ta mieszanina pomaga również przywrócić poziom pH organizmu, a tym samym zapobiegać tworzeniu się kamieni nerkowych poprzez poprawę funkcji nerek. Lecząc nedneo uznaje się za formę zapalenia stawów, która wpływa przede wszystkim na dłonie i stopy z powodu tworzenia się kryształów kwasu moczowego w stawach. Mieszanina sody oczyszczonej i wody podniesie pH, aby alkalizować twoją krew, zatrzymując proces krystalizacji i osadzanie się w stawach. Cztery kropka zmniejszyć zaparcia.
Korzystanie z sody oczyszczonej z wodą pomaga leczyć zaparcia, przeciągając wody do przewodu pokarmowego i ułatwiając skurcze mięśni. Kiedy ten składnik miesza się z kwasem żołądkowym, wytwarza gaz i sprawia, że czkniesz, łagodząc zaparcia.